internetowi przyjaciele. Tak, ludzka z tej strony, Alameki, dzisiaj zapraszam do odcinka, gdzie będę po prostu gadał o takim temacie, gdzie dużo ludzi tego tematu po prostu nie pojmuje. Internetowi przyjaciele właśnie, o tym będzie dzisiaj vlog. To wszystko chcę opowiedzieć o tym, jak przez internet, dzięki YouTube'owi poznałem tyle osób, że to na serio niektórzy są lepsi niż moi przyjaciele tutaj, którzy szkolą koło mnie, z którymi zadaję się jednym w dzień, tak? Jak to można mieć przyjacieli przed internet? Przecież to nie sprawdziła przyjaźń. Za tym może się chować pedofil. To nie wiadomo, kto to jest, tak? Może być jakaś stara babcia, jakiś kurde, dwugłowy pelikan, który ma trzy oczy. Nie wiem, tak? Nikt nie wie, kto to może być po tej drugiej stronie. Ale jeśli chodzi o przyjaźń, tak? Jak gadasz z kimś dzień w dzień, kurde, to jest przyjaźń, tak? Lubisz z kimś gadać, czekasz, aż ktoś napisze, albo sam piszesz. No na serio, to jest przyjaźń. Dużo ludzi tego nie pojmuje, bo jak to można mieć przyjaciół przez internet? Ty ich w ogóle nie widziałeś, więc jak możesz się z nimi zaprzyjaźnić? Gadasz z kimś przez internet i się wydają bardzo sympatyczni, bardzo fajni, ale przyjeżdżasz do nich w końcu jednego dnia, to wszystko się zmienia. Zachowują się jak bile, po prostu są chamscy, bo czasami jak gadasz z kimś przez internet, to nie jest prawdziwy on. Ja próbuję oczywiście pokazać wam moją najlepszą stronę, choć czasami sam się przyznaję, mogę być spod kontroli i mogę być najgorszym człowiekiem na świecie dla was. I właśnie to wszystko zaokrągla ten cały temat tej internetowej przyjaźni. Są niektórzy, z którymi po prostu ktoś do ciebie napisze, a ty jeju, znowu on. Ale jak odpisujesz? Hej, łyśka fajna, uśmiechnięta, coś tam pogadasz, ale prawdziwy ty, który siedzi przed kompem, ty kurde gościu po prostu spierdzielę, bo wkurzasz. No i właśnie są te przyjaciele, z którymi można pisać dniami na serio. Przyjaciele internetowi też ci będą pomagać. Na przykład nie tacy, którzy ej, pomożesz mi w czymś, po prostu potrzebuję pomocy. Nie, no przepraszam, ale coś robię, no sorki, odrabiam pracę domową, nie mogę, ja kąpię psa, nie, no kanapki sobie robię z dżemem i z masłem, no nie mogę, przepraszam. Bo czasami znajdziesz na jakiegoś typa, który, o, on mi zaufa, a ja go później wykorzystam w jakiś tam sposób. Nie mówimy o takim sposobie, okej? Okay? Mówimy o takim, że o, ty będziesz harował, pomagał mu, a on ci za to nic nie da, nic się nie odwdzięczy i tak to jest, tak? Tak jest internet. Tylko trzeba uważać, ale jak znajdziesz tą przyjaźń, to na serio będziesz miał najlepszych przyjacieli na świecie, bo na serio większość osób, których tych właśnie przyjacieli w internetowych, których mam, są wiele lepsi niż tych, co teraz mam tutaj. Bo mam niewiele, przyznaję się. I tak. Tutaj chyba będziemy zaokrąglać, kończyć ten odcinek spokojniejszy, taki do obgadania. I no, to będziemy kończyć, więc no, jeśli wam się spodobał odcinek i chcecie takich tematów więcej, to napiszcie jakiś temat pod spodem, a ja go spróbuję opowiedzieć, pogadać, obgadać ten temat jak najbardziej jak mogę. Więc no, to będziemy kończyć, bo była.